Moja biało-czerwona to Polska, to historia mojego kraju. Myśląc o Polsce, przenoszę się do okresu powstania państwa polskiego, do dynastii Piastów. Mieszko I przyjął chrzest, który zadecydował o losach Polski. Królowie Polski, m.in. Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, podejmowali ważne decyzje, które kierowały kraj do zwycięstw, wojen, upadków. Ich ogromne poświęcenie dla państwa polskiego nauczyli mnie być patriotą. Władcy dynastii Jagiellonów dokonali dużo zmian dla kraju. Ważne zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem, powstanie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Unia Polsko-Litewska. Lecz w późniejszym czasie Prusy, Rosja i Austria doprowadzili do wielkiego rozbioru Polski. Polska znikła z map świata, ale radość mojego polskiego narodu powróciła z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Druga wojna światowa także pogrążyła biało-czerwoną w smutek. Bitwa pod Westerplatte, powstanie warszawskie, w którym walczyły chłopcy w moim wieku. Polacy brali udział w bitwie o Monte Cassino, o których nigdy nie zapomnę. Mój pradziadek uczestniczył w II wojnie światowej. Był żołnierzem Armii Krajowej. Opowieści mojej babci o moich przodkach przedstawiają mi losy rodaków, którzy bronili biało-czerwonej przed wrogiem. Pradziadek był długo prześladowany po wojnie i w czasach komunizmu. Tutaj wspomnę o zamordowaniu księża Jerzego Popiełuszki. Komunizm został obalony w 1989 roku, do którego przyczyniają się organizacja Solidarność, a także papież Jan Paweł II. Prezydenci w dzisiejszych czasach mają na sercu prowadzić Polskę do lepszego życia w pokoju. Moja biało-czerwona to historia moich przodków, moich rodaków, którzy stracili życie, aby mógł jako wolny obywatel polskiej ziemi uczyć się i pamiętać o ich wielkiej walczności i świętować święto niepodległości Polski, święto uchwalenia Konstytucji 3 maja i święto flagi biało-czerwonej.